Na przełomie października i listopada obchodzimy kilka rozmaitych świąt. W naszym kręgu kulturowym oczywiście to najważniejsze to dawne pogańskie święto dziadów, słowiańskie święto w czasach chrześcijańskich, schrystianizowane do formy dzisiejszego Dnia Wszystkich Świętych. No, obchodzimy też inne dawne pogańskie święto celtyckie, które w kulturze amerykańskiej zostało zmakdonaldyzowane i w takiej formie do nas zaimportowane, czyli zabawy halloweenowe z symbolizującą je dynią, przebierankami i tego typu sprawami. Ale okazało się, przeczytałem w internecie, znalazłem ku wielkiemu swojemu ukontentowaniu, że jest jeszcze jedno święto, któremu warto poświęcić jubileuszowy film. I nie będę mówił ani o wszystkich świętych, ani o Halloweenie, ani o tradycjach z tym związanych, ani o McDonaldyzacji, ani o dechrystianizacji, ale te dwa ostatnie hasła gdzieś się tutaj pojawią, ponieważ chcę mówić o tym trzecim święcie. Otóż okazało się, że 31 października od roku 2017 obchodzimy święto ciemnej materii. To jest święto, które w 2017 roku zarządzili fizycy. No dobrze, zaraz tam święto. Dzień ciemnej materii, taki dzień popularyzatorski, edukacyjny, który fizycy sobie wymyślili, że będą tego dnia rozmaite odbywać się eventy, czy w okolicach tego dnia, i rzeczywiście odbywają się, w Polsce też się odbyły, i kto się interesuje fizyką, to się może dowiedzieć, co to jest ciemna materia i jakie rozmaite, niezwykłe konsekwencje wynikają z uznania tej hipotezy, właściwie dzisiaj już powszechnie uważanej teorii fizycznej, dla naszej wiedzy o wszechświecie. A co ja z tym mam wspólnego, się Państwo zapytacie? Przecież ze mnie fizyk jak... Dobra, bez obrazowych porównań, bo się znowu algorytmy będą podskakiwać. Przecież ze mnie żaden fizyk. No i oczywiście, że w sensie fizyki i astrofizyki mnie to nie interesuje. Natomiast ja o ciemnej materii w swoich felietonach, w swoich komentarzach pisałem wielokrotnie jako o metaforze, symbolu i mechanizmie pozwalającym zrozumieć bardzo wiele rzeczy w naszym życiu społecznym. Co to jest ta ciemna materia? To jest, zdaniem fizyków, większa część materii, jaka istnieje w kosmosie, może nawet duża większość, która nie emituje fal elektromagnetycznych, ani w zakresie widzialnym, ani w zakresach niewidzialnych, nie oddziaływuje w żaden inny sposób, który by nam pozwalał za pomocą naszych, już nie powiem zmysłów, bo to zbyt daleko, ale za pomocą posiadanych rozmaitych urządzeń, detektorów, zobaczyć tę materię, namierzyć ją, zmierzyć, ile jej jest. A mimo wszystko ona jest, musi być, ponieważ oddziałuje grawitacyjnie na ruch ciał we wszechświecie. I nie zrozumiemy tego, co się dzieje we wszechświecie inaczej, niż przez stwierdzenie, że tam jest coś, czego my nie widzimy, czego my nie możemy zobaczyć, ale to coś odchyla ruch ciał niebieskich i z tego, w jaki sposób odchyla, czegoś się możemy o tej ciemnej materii dowiedzieć, możemy ją badać, możemy ją rozumieć w pośredni sposób. Tyle fizyki. Dalej, kto się zainteresował tym na poziomie dosłownym, bardzo serdecznie zachęcam na... Łatwo to wygooglać pod hashtagiem. Hashtag jest angielski zresztą i on jest nawet lepszy po angielsku, ponieważ Dark Matter Day to daje się przetłumaczyć nie tylko w materia w sensie fizycznym, ale jako dzień ciemnych przyczyn, dzień ciemnych spraw, dzień mrocznych spraw i mrocznych przyczyn rozmaitych rzeczy, które się w świecie dzieją. I w tym angielskim rozumieniu to nawet jeszcze bardziej pasuje do sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, kiedy chcemy zrozumieć sytuację na świecie i chcemy zobaczyć, jak się łączą rozmaite oddziaływania ze sobą, ale możemy tylko stawiać hipotezy, przyjmując do wiadomości, że ciemne sprawy istnieją. Jest tu jedno niebezpieczeństwo, którego jestem doskonale świadom, że kto w ten sposób chce postępować, chce namierzyć to, co niewidzialne. A to jest moja, przyznam szczerze, najważniejsza część mojej pracy tutaj dla Państwa, jako publicysty, jako tego psa łańcuchowego, jak lubię się porównywać,
kto nie czytał, nie słuchał, chodzi o taką bajkę Wacława Potockiego. Czuj, stary pies szczeka. To tak, to ja jestem tym psem, co Państwa ostrzegam. Psem czujnikiem, jak to po staropolsku mówiono, który ostrzega, który szarpie łańcuchem przy budzie i stara się zwrócić Waszą uwagę na to, co nadchodzi, na to, co ciemne, nieprzyjemne. Trochę tak, skoro już poszedłem w te klimaty, kiedyś nawet jako motta używałem takiej świetnej piosenki Susan Wegi o Marlenie, która z szyderczym uśmiechem czy z drwiącym uśmiechem spogląda ze ściany na przychodzących żołnierzy. The only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. Tak, jestem takim żołnierzem, który musi walczyć z rzeczami, których nie może zobaczyć, ale wie, że one są. Nie poprzez wyłącznie dedukcję, bo dedukcja właśnie często nas wprowadza na manowce spiskowej teorii dziejów, bo łatwo sobie wymyślać rzeczy, które nam pasują, tłumaczą tego, no każdy wie. Nagrywałem kiedyś film o paranoicznym myśleniu, pewnie niebawem nagram następny, bo ono kwitnie w tej chwili po wyborach w Polsce fantastycznie, zwłaszcza po stronie wygranej, ale to jest nieco osobna historia, ponieważ nie mówimy o wymyślaniu jakichś nieistniejących rzeczy, które mają nam wytłumaczyć w prosty sposób chaos wszechświata, bo tak zawsze definiowałem, wiedzą Państwo o tym, spiskowe teorie, tak zwane, jako próbę rozpaczliwego znalezienia sensu w bezsensie, w chaosie. Źle znosimy chaos. Chcemy wiedzieć, że to ma jakąś przyczynę, choćby złowrogą, choćby tą przyczyną był spisek. Ale taki spisek nam tłumaczy sprawę. Nie, nie o to mówię, kiedy mówię o mrocznej materii. Mówimy o rzeczach, które istnieją naprawdę i które możemy się domyślać, że tak jak grawitacja, ruch ciał niebieski, obiektywnie, mechanika niebieskiego, astrofizyczna, całego tego niebieskiego ruchu planet, tego obiektywna, zmatematyzowana, możemy zobaczyć, wyliczyć, powinno być tak, nie jest tak. Leci jakoś inaczej. Dlaczego coś to odchyla? Taką rolę, jaką w fizyce pełnią te oddziaływania grawitacyjne, pozwalające nam jakoś namierzać ciemną materię, taką w sprawach społecznych, myślę, też pewne rzeczy pełnią. Akurat tak mi się złożyło, że czytałem po raz kolejny jedną z książek Piotra Plebaniaka. Bardzo polecam, już kiedyś polecałem jego 36 forteli jako klucz do zrozumienia mentalności chińskiej. Piotr Plebaniak, fascynat chińskiej kultury, ale też rozmaitych innych spraw, geostrategii, sił psychohistorii, niestrudzonym trudem, niestrudzenie wydaje własnym nakładem rozmaite książki po części z tłumaczeń, z tekstów różnych, ale głównie z kultury wschodniej, po części z własnych komentarzy, objaśnień tych tłumaczeń, po części z tekstów, komentarzy zaproszonych ekspertów na rozmaite tematy. Jedną z takich jego książek jest opracowanie sztuki wojny Sun Tzu. Sun Tzu, jak pisze Plebaniak, Tzu, to znaczy Cu, niektórzy tłumaczą Zu, nie różnie to wymawiają, Sun Tzu, w każdym razie to Cy. Ta druga cząstka to po prostu po chińsku mistrz, więc chodzi po prostu o mistrza Sun. Otóż mistrz Sun, wszyscy pewnie o nim słyszeli. Nikt nie czytał, bo to jest dość ciężka lektura. Nawet tłumacze zawodowi biedzą się, jak to z tekst sprzed tysięcy lat przełożyć. Ale jest to powszechnie znany mędrzec, będący źródłem wiedzy o strategii, zwłaszcza wojennej. Ale chociaż to jest bezpośrednio księga o wojnie, to ona tłumaczy też wiele innych rzeczy, tym bardziej, że wszystko może być wojną i wszystko może być narzędziem wojny, a zwłaszcza w kulturze chińskiej. A dlaczego akurat o chińskiej kulturze powinniśmy mówić dzisiaj w Dniu Ciemnej Materii jak najwięcej? No to chyba się Państwo domyślacie, a jeśli nie, to zacznę od przeczytania takiego oto fragmentu z Mistrza Sun. Mistrza Sun, którego dzieła są podstawą nauki strategii wojskowej w krajach wschodnich. W Związku Sowieckim, jak pisał Wiktor Suworow, zaświadczał od zawsze. Wszystkie akademie wojskowe zaczynały od studiowania Mistrza Sun. Myślę, że w Chinach on też nie jest zapomniany. Myślę, że skoro nawet na Zachodzie wydaje się rozmaite podręczniki typu sztuka wojny Sun Tzu w biznesie na przykład. Jak stosować te zasady w biznesie albo jak stosować te zasady w karierze. No widziałem takie książki, nie wiem czy na polski przełożone, ale dużo ich nawet swego czasu, była wręcz moda na mistrza Sun.
jakoś jakby nie do końca zrozumiano, jak bardzo on jest ważny. A ja teraz, przy tym, co dzieje się na świecie, biorę książkę i czytam taki fragment. Przeczytam to z rozważań mistrza o pustce i pełni. Strategicznej pustce i strategicznej pełni. Nie będę rozwijał teraz tych pojęć, bo one są dość proste są, nie są skomplikowane, ale wymagają naszkicowania pewnego kontekstu. A ja chciałem tylko mały fragment przeczytać. Ósmy taki rozdziałek, w rozdziale szóstym pustka i pełnia, w przekładzie Piotra Plebaniaka niezawodnego. Bądź maleńkim, nieprzeniknionym bądź, aż brak postrzegalnej formy osiągniesz. Bądź niczym duch tajemniczym, dla ucha niesłyszalnym dźwięku nie wydawaj, a dla wroga swego panem losu się staniesz. Tak uczy starożytny mędrzec i rozwija to w innych miejscach. Nie miej formy. A może to nie jest dla nas takie wielkie odkrycie, bo przecież już Heraklit chyba zauważył, że struktura niewidzialna jest zawsze silniejsza od struktury widzialnej. A któryś inny z filozofów zastanawiał się, czy pisał o wyższości tego, co jest niewidzialne, czy tego, co nie istnieje, ponieważ nie można zaatakować i zniszczyć tego, o istnieniu czego się nie wie. Więc gdzieś w naszym sposobie europejskim, sposobie myślenia, ta świadomość też istniała, że działaj tak, żeby cię nie było widać, a osiągniesz zapowiedziane skutki. Działać, a jak? To jest jeszcze jedna zasada, o której chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Ta zasada się nazywa WWEI. WWEI to już przeczytam z komentarza autora, bo łatwiej to będzie zrozumieć. Święty mąż, zwany tu mistrzem wojowania, to też jest szalenie ciekawe, żeby zrozumieć, z kim my mamy do czynienia w tej konfrontacji, w tej wojnie, która się dzieje obecnie na świecie. Tak, ja nie przesadzam, a jeśli ktoś nie wierzy, to niech poczeka za parę minut, mu wyjaśnię dokładniej, co się dzieje. Więc w naszej kulturze świętym mężem nazywaliśmy kogoś, kto osiągał doskonałość. Dzisiaj to może jest tylko szydera i kpiny nazwanie kogoś świętym, no ale przez wiele stuleci świętość osiągało się przez doskonałość moralną, przez brak grzechu, przez doskonałą harmonię z przykazaniami. Dla Chińczyków święty mąż, w tym wypadku w tych dziełach zwany wymiennie mistrzem wojowania, to jest mąż skuteczny. To jest ten, co wygrywa po prostu. Jeżeli wygrywasz, to jesteś święty. Mówiłem Państwu o książce Roberta Spaldinga Wojna bez zasad, gdzie on deszyfruje te chińskie pomysły na podbój świata. Tam właśnie to się powtarza. Jedyną zasadą, jaką są skrępowani prowadzący wojnę, jest zasada skuteczności, wygrać. W jakikolwiek bądź sposób, byleby to było skuteczne. Święty mąż, czyli mistrz wojowania, według zasady WWEI, mistrz wojowania działa w myśl przypisywanej taoizmowi koncepcji WWEI, czyli dostrojenia swoich ingerencji w bieg rzeczy do trendu wydarzeń. Zamiast rozkazywać ludziom zrób to, nie rób tego, mistrz wojowania dostosowuje pęd wydarzeń do swoich celów i cele do pędu wydarzeń. A inni, w tym przeciwnik, odkrywają po nie w czasie, że kierują nimi nie ich własne decyzje, lecz inercja logiki wydarzeń. Inercja jest wzięta w cudzysłów, bo ta inercja została spowodowana przez coś. Ktoś popchnął wydarzenia w takim kierunku, w jakim one być może same by się toczyły, ale nie tak bardzo. To jest właśnie chińska mądrość WWEI. Połączmy te dwie rzeczy. Nie namawiam Państwa, znaczy nie, namawiam, ale wiem, że to nie jest łatwe i to wiele czasu zajmie, więc nie wymagam od Państwa, żeby czytać całą księgę mistrza Sun jeszcze z komentarzami, czy nawet choćby same komentarze i objaśnienia Piotra Plebaniaka, czy innych zajmujących się tymi sprawami ekspertów. Tylko te dwie rzeczy proszę połączmy. To wezwanie do tego, żeby nie mieć formy, żeby być niewidzialnym i niesłyszalnym z zasadą WWEI, czyli nie wpychania się w poprzek nurtu dziejów, co też
też jest zasada, którą Chińczycy może wymyślili pierwsi, bo byli starsi, ale przecież w naszej polityce, że tak sięgnę bardzo blisko, no to zasadę WWE, nie wiedząc zapewne, że to się tak po chińsku nazywa, sformułował swego czasu Jacek Kuroń zupełnie otwarcie, objaśniając to, on używał takiego metafory stada mustangów. Jak leci stado mustangów, nie stawaj mu na drodze i nie próbuj go zatrzymać, bo cię rozdepcze po prostu. Jak stado mustangów przelatuje, wskocz największemu mustangowi, najlepiej przewodnikowi na kark i ciągnij go stale za ucho, aż on zawróci, a razem z nim zawróci całe stado. Tak przecież grupka trockistów, rewizjonistów zdołała opanować ruch Solidarności. Wskoczyli na łeb Wałęsie i ciągnęli go za Bolka, prawda, tak skutecznie. Nie oni jedni, ale ciągnęli, aż cała 10-milionowy ruch patriotyczny, narodowy, katolicki wydał Magdalenkę i państwo magdalenkowe będące pełnym zaprzeczeniem tego. A przecież włączyli się w nurt wydarzeń. Ludzie chcieli zmiany, chcieli, żeby komuna odeszła. A w jaki sposób ona odeszła? To już... To była polska realizacja doktryny WWE, która... No teraz przyjrzyjmy się, co się dzieje na świecie. Tomek Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute, który dość uważnie, mam do niego duże zaufanie, jak on śledzi zachodnie, zwłaszcza amerykańskie wydarzenia, media, analizy, które się tam ukazują, wskazał ostatnio, jak te wszystkie ogromne manifestacje antyizraelskie, które się przetaczają przez zachodnie miasta, korzystają właściwie z tej samej infrastruktury, można powiedzieć, z tego samego know-how, co wcześniej na przykład ruch BLM. Ruch Black Lives Matter, ogromne pieniądze ktoś w to włożył, ogromną organizację ktoś spowodował i oto z marginalnego wydarzenia. Jakiś drobny złodziejaszek, narkoman, przyduszony przez policjanta, ponieważ miał przedawkowane narkotyki, wskutek tego przeduszenia umarł. To jest emocjonalna akcja. I can't breathe. Cała nabudowana na tym kampania medialna. Douglas Murray, przypominam ten z książki War on the West, Wojna przeciwko Zachodowi, omawianej tutaj, przypomnę tylko ten jeden fragment wstrząsający, pokazujący jak działania media, jak w rok po śmierci Keita Floyda w badaniach okazało się, że zdaniem 80% badanych wypadków takich, kiedy biały policjant zabija czarnego bez powodu, czy z powodem, już nie pamiętam, czy to było, ale takich wypadków właśnie takich jak z Keitem Floydem, 80% stwierdziło, że co najmniej 1000, a 20% z nich nawet, że ponad 10 tysięcy rocznie. Podczas gdy w istocie takie wypadki mają miejsce w Ameryce maksimum 10 razy w ciągu roku. W odwrotną stronę, że czarni zabijają białych albo białych policjantów, to by było co liczyć, ale tego akurat nikt nie liczy, bo to politycznie niepoprawne. Natomiast tak można wypaczyć rzeczywistość, tak wytworzyć histerię i ta histeria BLM-u przewaliła się przez miasta amerykańskie i zachodnioeuropejskie. I teraz przewala się inna znowu sprawa. No tak, trzeba to, bo to jest wojna, którą, śmiem tak powiedzieć, wciągnął nas Izrael. Polecam swój film o tragizmie polityki Izraela, ponieważ dokonał takiego strategicznego wyboru, który też zdaje się świadczyć, że spiskowe teorie tak długo, przez tyle stuleci wmawiały Żydom, że oni rządzą całym światem, że Żydzi w to w końcu uwierzyli i rzeczywiście się tak zachowują, jakby rządzili całym światem, mogli wszystko i liczyli na całkowitą bezkarność. Tymczasem ich brutalne działania, że jak nam Hamas w bandycki sposób zamordował 200 czy 1000 Żydów, to my zamordujemy 10 tysięcy Palestyńczyków, prawda, też na oślep, na zasadzie takie jak w średniowieczu się tratowało nawzajem. I w ten sposób ich spacyfikujemy. Nie, bo w ten sposób rodzi się fala, która... No już mówiłem o tym, o tej sprawie, tylko przypominałem też, że w jakiś sposób musieli ci terroryści z Hamasu opanować sztukę bycia niewidzialnym. O, dokładnie to. Dokładnie się zachowali tak, jak
Niewidzialnie zbudowali rakiety, tysiące tych rakiet, które wystrzelili, przygotowali, wyszkolili oddziały na paralotniach. Może się to wydawać śmieszne, ale komandosi na paralotniach okazali się skuteczni. Zaskoczyli kompletnie u nas brednie o Pegasusie, jaki to Pegasus. Pegasus chyba trochę przereklamowany, sądząc po tym, jak rzekomo najlepsze służby specjalne świata dały się zaskoczyć Hamasowi. Ale co, tak sami z siebie tamci to zrobili? Tylko jakiś transfer technologii musiał być. Musiał być jakiś transfer know-how, mówiłem już o tym, powtórzę. Jeżeli w Strefie Gazy była tak niewiarygodna inwigilacja, że wszystko było w kamerach, wszystko było kontrolowane i sztuczna inteligencja śledziła ruch każdego człowieka, a oni to mimo wszystko jakoś ominęli, to moim skromnym zdaniem jest zasadna ekspertyza, że jest tylko jeden kraj na świecie, który zbudował tak ogromny system kontroli inwigilacji opartej na kamerach, na rozpoznawaniu twarzy, na podsłuchu, na monitorowaniu ruchu elektronicznego, że tylko jeden kraj mógł również wymyślić, jak to umijać. I tym krajem nie jest Iran, ani nie jest nim Rosja, chociaż zapewne oba te kraje posłużyły jako pośrednicy. Ktoś może się zdziwił, jak powiedziałem, że trwa wojna. Tak, trwa trzecia wojna światowa. I ona się nie zaczęła atakiem tak zwanym pełnoskalowym na Ukrainę przez armię rosyjską. Ona się zaczęła odrobinę wcześniej. Ona się zaczęła w styczniu 2022 roku, kiedy to Putin z Xi Jinpingiem wygłosili w Pekinie taki manifest antyzachodni, rzucając wyzwanie cywilizacji zachodniej w imieniu 3 miliardów, prawda, bo powiedzmy, że ta zachodnia cywilizacja pi razy 2 miliard, a te 3 miliardy żyjące w systemach autorytarnych, czy dyktatorskich, czy wręcz totalitarnych, odrzucają cywilizację Zachodu, odrzucają jej dyktat, nie będzie im się mądrzyła, narzucała swojego demokratycznego systemu. Cywilizacja zachodnia nie będzie też ich wyzyskiwała, mało tego, ma zapłacić za to, co ukradła, za to, jak wyzyskiwała przedstawicieli tych ludów niezachodnich w wieku XIX, XVIII i wcześniej. Taki manifest. Oczywiście Chiny tutaj na czele, ale Chiny jakoś nie widać. Jakoś osiągnęły ten brak formy, nie słychać ich. Widać, słychać Putina, który skacze i się sroży. Widać czasami jakieś działania Indii, które trochę w te, trochę we w te, ale jak twierdzą eksperci ostatnio, się zetknąłem z takimi tezami, to właśnie Indie w dużym stopniu pozwoliły Rosji odbudować potencjał, dzięki czemu ona w ciągu 3-4 najdalej lat odbuduje swoje siły wyszczerbione na Ukrainie i znowu będzie dysponowała taką samą siłą wojskową jak wcześniej. A Ukraina czy odbuduje? Nie wiadomo, czy odbuduje, bo Zachód dotąd nie zbudował fabryk amunicji choćby wystarczającej ilości, żeby odbudować ten potencjał, ani fabryk broni, więc widzimy Rosję, widzimy czasem południową Afrykę, czasem Brazylię, czasem ktoś tam, wiesz tego, a czasem widzimy Klausa Schwaba. To jest jedna z rzeczy, które zwracam uwagę, proszę to wygooglać, to jest niesamowite. Rok 2022, dokładnie Państwu powiem 29 listopada, kiedy to Klaus Schwab, założyciel forumu w Davos, wygłosił, przyjechał do Chin, o czymś tam rozmawiał z cesarzem chińskim, o czym nie wiemy, ale wiemy, że poszedł też do telewizji chińskiej, rządowej, no nie ma co dodawać, nie ma tam innej telewizji w tego typu ustrojach i wygłosił tam wielki pean na cześć komunistycznej władzy w Chinach, na cześć samego Xi Jinpinga, na cześć Chin jako wzorca. Uważacie Państwo, wzorca. Ten człowiek, który zarządza takim bardzo wpływowym narzędziem, jakim jest forum gospodarcze w Davos, gdzie przyjeżdżają po naukę dowiadywać się, co mają zrobić wszyscy szefowie państw zachodnich, wielkich korporacji. Ten człowiek otwartym tekstem, to jest nawet w polskich mediach przetłumaczone, łatwo wygooglać, otwartym tekstem mówi, że w tych jego ideach czwartej rewolucji przemysłowej, kapitalizmu interesariuszy i gospodarki współdzielenia. Nie będę teraz wyjaśniał tych pojęć, kto ciekaw, niech się zapozna z wiekopomną myślą Klausa Schwaba, że wzorcem tego wszystkiego są Chiny dla niego.
Proszę Państwa, dla człowieka wychowanego w cywilizacji Zachodu wzorcem jest państwo tak totalitarne, że Stalin przy tym to był pipek, bo Stalin musiał ludzi w gułagach zamykać i wywozić ich i aresztować, a Xi nie musi. On ma jeden wielki gułag. Wszyscy tam latają, prawda, jak po sznurku, a jak któryś się na chwilę wychyli, to jest anihilowany albo naprostowywany. I to się podoba twórcy forum w Davos, który ma otwartym tekstem, tak, Chiny to jest dla nas wzór. To, jak one są sprawne, jak one budują gospodarkę współdzielenia i rewolucję, czwartą rewolucję przemysłową przeprowadzają, my to będziemy naśladować. Jeżeli będziemy naśladować, to pewnie jakoś współpracujemy. Bądź niewidzialnym, staniesz się panem losu swojego przeciwnika. Co się dzieje z przeciwnikiem Chin? Na każdym kroku widzimy jakieś działania, elementy rozpadu. A to z jednej strony wojna na Bliskim Wschodzie, upór zaatakowanych, żeby zemścić się, więc wzniecenie fali znowu reakcji nienawiści do Izraela, do Żydów. My teraz musimy ich bronić. No, miałem takiego kolegę kiedyś, z tego słynął, że jak sobie popił, to szedł nagle, szukał jakiejś zwady, prawda, a potem przylatywał z krzykiem z 15 żulami na karku i trzeba było jakoś z tej sytuacji wybrnąć. Właśnie w takiej sytuacji jesteśmy, no bo oczywiście musimy wystąpić po stronie Izraela ze względów geopolitycznych. Nie można też zaprzeczyć, że oni zostali zaatakowani, że ich ludzie zostali zamordowani, a że na to reagują tak, jak reagują. Taki mają behawior, przez wieki się nauczyli, byli pojętnymi uczniami swoich oprawców rozmaitych historycznych. No i ten chaos narasta i w tym chaosie jeszcze mamy, co mamy? Statki finansowane przez prywatnych filantropów, może przez pana Sorosza, może na pewno nie bezpośrednio przez pana Schwaba, bo przecież też pewnie coś usłyszał o doktrynie WWE i przede wszystkim o tym, żeby być niewidzialnym, ale jakoś te pieniądze z wielkich korporacji, no podawałem Państwu, koalicja oficjalna poparcia dla ruchu LGBT przy Kongresie Stanów, przy Senacie, przepraszam, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w momencie jak podawaliśmy te informacje, bo to z rok temu, obejmowała 414 największych światowych koncernów. Niewiarygodne, gigantyczne pieniądze idące na co? Idące w największym uproszczeniu na edukację inkluzywno-genderową, czyli na co? Omawiałem tu książkę George'a Lukianoffa i Jonathana Haidta, The Coddling of American Men, of American Mind, przetłumaczoną na polski jako rozpieszczony umysł. Nie wiem, czy już mówiłem, zwracam honor tłumaczeniu, bo pierwotnie ten tytuł wydawało mi się, że jest chybiony, ale to wynikało z mojej pomyłki, więc jest to zgodne. To rozpieszczanie umysłu, jak nazwali Haidt i Lukianoff. Przypomnę, trzy zasady, przez nich odkryte, trzy jakby osie, na których odwrócono tradycyjną edukację, na której się opierała cała cywilizacja europejska. Pierwsza, zaprzeczenie zasadzie starożytnej per aspera ad astra, czyli zaprzeczenie fundamentalnej dla kapitalizmu zasadzie no pain, no gain, czyli tak jak zawsze uczono białego człowieka, musisz pracować, musisz się poświęcać, musisz cierpieć niewygody, bo z tego jest sukces i z tego wynika dobro. Dobro trzeba wytworzyć, dobro trzeba wypracować, dobro trzeba osiągnąć i do tego niezbędny jest wysiłek. Od kilku pokoleń Zachód wychowuje swoje potomstwo w dokładnie odwrotnym przekonaniu. Żadnego dyskomfortu. Wszelki dyskomfort jest zły. Jeżeli cokolwiek ci nie odpowiada, to masz prawo, żeby tego nie było. Jeżeli ktoś mówi tylko coś, co sprawia ci dyskomfort, spal go, zniszcz go, zaknebluj, ocenzuruj. Masz takie prawo, bo twój komfort jest najważniejszą rzeczą na świecie. Druga zasada. Ufaj swoim pierwszym wejrzeniom, się uczy młode pokolenia. Swoim pierwszym wrażeniom. Tak jak zawsze uczono, nie.
nie kieruj się pierwszym wrażeniem. Nawet to sparafrazowane do takiego złośliwego Pawła, bo może być unikaj pierwszego odruchu, bo może być uczciwy, ale to jest złośliwa parafraza. Unikaj pierwszego odruchu, bo może być niesłuszny, bo prawie na pewno jest niesłuszny. Przemyśl sprawę, kieruj się rozumem, nie kieruj się pierwszym wrażeniem. Teraz odwrotnie, właśnie tak, kieruj się pierwszym wrażeniem. No i przywrócenie czegoś, co jest podstawą mentalności pogańskiej, czyli odrzucenie podstawowej chrześcijańskiej zasady, że walka dobra ze złem odbywa się w każdym z nas. Każdy z nas jest grzeszny, każdy z nas ma obowiązek się doskonalić, każdy z nas w swoim sercu walczy dobro ze złem. Przywrócono zasadę pogańską. Nasze plemię jest dobre z zasady, tamto jest złe. Są ludzie, się dzielą na dobrych i złych. Ty jesteś ten dobry. Tych złych trzeba zniszczyć. Te trzy osie odwrócone powodują kompletną dekonstrukcję cywilizacji zachodniej. Czy to się stało samo z siebie? Nie ma takiego podręcznika dla szatańskich nauczycieli, którzy chcą zniszczyć zachodnią cywilizację, gdzie jest napisane wpajaj te trzy zasady młodym ludziom. Nie ma pewnie żadnego zaskoczenia, że młodzi ludzie chcą słyszeć o tym, że należy im się życie wygodne, pozbawione jakiego dyskomfortu i jakiegokolwiek, że chętnie w to wchodzą. Być może nie trzeba było żadnej inspiracji. A być może pojawił się jakiś święty mąż w sensie chińskim, jakiś mistrz wojowania, który usiadł z innymi świętymi mężami, pomyśleli, jaką truciznę wszczepić w zachodnie uniwersytety, a know-how takiego wszczepiania jest znany. KGB to robiło. Władimir Bukowski to opisywał. Władimir Wolkow to opisywał w świetnej książce Dezinformacja, oręż wojny, podsumowującej zimne. Gérard de Villiers to opisywał. Wolkow też napisał taką znakomitą książkę Montaż, to w formie powieściowej, pokazujące ruski szpieg Jurij Bezmienow. Odwoływałem się na YouTubie, w amerykańskiej telewizji opowiadał, co robił właśnie. Nie włamywał się jak Hans Kloss do sejfów, tylko właśnie zajmował się finansowaniem nie marksizmu bynajmniej. Nie, to by było za proste, że Związek Sowiecki marksizm finansuje. Nie, jakieś właśnie rzeczy absolutnie z marksizmem sprzeczne. Przecież oni tego nie finansowali u siebie. Przecież jak Chiny mają TikToka, to ten TikTok w Chinach wygląda całkowicie odmiennie. Absolutnie. Oni gier komputerowych u siebie nie pozwalają oglądać. Godzina gry komputerowej w tygodniu? Szluz. To wszystko, to już nie wiem, czy Sun Tzu o tym pisał, pewnie tak. To wszystko, co zwalczasz u siebie, popieraj u swojego wroga. I jak zobaczymy, co Chiny u siebie zwalczają, a co chińskie firmy albo co jest w ogóle popierane na Zachodzie, no, odróżnić działanie przypadku i normalnych procesów rozkładowych, które istnieją zawsze w każdej cywilizacji, od zastosowania procesu Wuwei, czyli umiejętnego wpisania się w ten trend i popychania spraw, nie w poprzek wektora, nie wprost przeciwnie, nie przez kazanie ludziom róbcie to, tylko pozwalanie ludziom. Róbcie to jeszcze bardziej. Pomaganie im w robieniu tego, co jest korzystne dla świętego męża, czyli dla mistrza wojowania. Odróżnić to, no, gdyby nie istniała fizyka, gdyby nie istniał ten przykład ciemnej materii, to ja bym pomyślał, że no, to spekulacje, fajny pomysł na opowiadanie science fiction. Fundacja Asimowa, o takie ten. Niektórzy mówią, że oficerowie KGB to czytali, tę fundację, i że bardzo się ona przyczyniła do zainspirowania sposobu przeprowadzenia transformacji ustrojowej po 1990 roku. Ale ja mam wrażenie, że te dociekania, z którymi się tu z Państwem dzielę na temat mrocznej materii, która się w naszym świecie, nie mogę powiedzieć, pojawia, bo jej nie ma, ale która na nas oddziałuje, że jeżeli pojawiły się pomysły tak szalone i zostały tak fantastycznie wsparte organizacyjnie, finansowo,
I tak antycywilizacyjne, jak uderzenie w podstawę absolutną każdej cywilizacji, czyli w podział na yin i yang, na męskie i żeńskie, za zaprzeczenie temu stwierdzenie, że nie ma męskiego i żeńskiego, czyli nie ma w ogóle całej naszej cywilizacji od tysięcy lat. Jeżeli tak ogromne pojawiają się pieniądze, nie wiadomo do końca skąd, na wszelkiego rodzaju ruchy, działania, to co Douglas Murray opisał w recenzowanej tu dla Państwa książce o wojnie przeciwko Zachodowi. Tak ogromne pieniądze na zohydzanie cywilizacji Zachodu, całej swojej własnej historii, całej własnej siebie, odwracanego wszystkiego. To czy to jest po prostu przyszedł na nas schyłek jak na Cesarstwo Rzymskie? Czy to jest schyłek przyspieszany przez kogoś? Gdyby nie było mistrza Sun Tzu, gdyby go plebaniak nie tłumaczył, gdybym nie czytał o tym, jak dobrze jest nie mieć formy, być niedostrzegalnym, niesłyszalnym i działać zgodnie z doktryną WWI, czyli pomagać prądowi żłobić właściwie te rany, jeśli się chce świat podbić, to bym może Państwu nie śmiał o tym opowiadać tak, jak opowiadam, tylko został przy prozie jakiejś na przykład. Ale powiem Państwu szczerze, że nie tylko w dniu ciemnych spraw, nie tylko w dniu ciemnej materii, na co dzień trzeba patrzeć, kojarzyć rzeczy ze sobą i starać się wzrokiem przeniknąć to, co niewidzialne i tego, kto osiągnął, czy wydaje mu się, że osiągnął to szczęście, że jest tak, jak kiedyś KGB było niewidzialne dla Zachodu, a przecież było i dzisiaj już wiemy, bośmy mogli się przekonać na różne sposoby, więc przeniknąć wzrokiem te zasłony i zobaczyć tego, kto chce być niewidzialny. No przyznajcie Państwo, że to jest wyzwanie godne mężczyzny. Dlatego wszystkich namawiam, żeby dzień mrocznej materii i mrocznych spraw uczcić przynajmniej solidnym pomyśleniem o tych sprawach.